W środku naszego pudełka znajdziemy bardzo ładnie wykonaną torbę, a w niej wszystko, czego nam potrzeba. Samego drona, aparaturę, jak i niezbędne akcesoria. Aparatura jest świetnie wykonana i dobrze leży w dłoni. Następnie mamy dodatkowe akcesoria, takie jak dwie baterie, jeśli wybraliście wersję combo, tak jak ja, ładowarkę, hub, z którego można zrobić ładowarkę do telefonu na przykład. Oraz mamy samego drona z jedną włożoną już baterią, która nie jest jeszcze aktywowana. Trzeba to zrobić przy pierwszym uruchomieniu. Cześć, siemano, z tej strony Dawid, witam was wszystkich na moim kanale. Dzisiaj trochę o dronach. Oczywiście pierwsze loty już mam za sobą, jak mogliście zauważyć na moim Instagramie, oraz stworzyłem sobie nowe konto One Eye Drone, gdzie będę publikować praktycznie tylko i wyłącznie zdjęcia z tej oto bestii. Specyfikacje oczywiście nie będę wam podawał, bo myślę, że to nie ma sensu. Każdy, kto się tym interesuje, to zna, co tutaj siedzi. Tak pokrótce tylko wspomnę: jednocalowy sensor, 20 megapikseli, czujniki przód, góra, tył, oczywiście dół. Lata około 31 minut według danych producenta. Mi tak realnie udało się jakieś 25. W normalnym trybie niesportowym, bo w sportowym oczywiście szybciej ta bateria schodzi, jak wiadomo. Baterie pasują z Era 2, są te same. Teraz trochę o wrażeniach po przesiadce z mojego mini, z mini jedynki na tą bestię. Powiem wam, że to w ogóle nawet nie ma co porównywać tak naprawdę, bo ten dron jest pod każdym względem lepszy we wszystkim. Już nie mówię tu o samych czujnikach, ale o tym, jak on lata, jak on jest stabilny, odporny na wiatr. Po prostu wrażenia są całkiem inne. Nie wiem, czemu tak macham rękami cały czas, ale wybaczcie, już dawno tego nie robiłem. Po prostu tym dronem lata się dużo pewniej niż Maviciem 1, no ale to chyba każdy się domyśla, że tak będzie. Więc jak go pierwszy raz odpaliłem, to było takie coś wow. Co jeszcze do samej budowy drona w porównaniu do Mavica? Oczywiście jest z plastiku, tak jak tamten, ale ten plastik tutaj jest taki naprawdę czuć tą jakość. Tutaj się nic nie wygina, te stopki, to wszystko to jest tak mocne i twarde. Mini jedynka to wydaje się zabawką. Wracając do budowy tego drona, jest bardzo solidnie wykonany. Komfort lotu, o tym jeszcze nie mówiłem. Mówiłem tylko, że jest... A jakieś mrówki mnie tu atakują. Mówiłem tylko, że jest dużo lepiej. Po prostu tym dronem lata się dużo pewniej. Jest ciężejszy od mini, przez to bardziej odporny na wiatr i lepiej sobie z nim radzi, z tym wiatrem. Latałem w takich wiatrach, w którym mini bym się nawet nie odważył wyciągnąć go z pudełka, żeby pomyśleć nawet o tym, żeby latać. A ten sobie bez problemu radził i sądzę, że jeszcze z większym wiatrem też by sobie poradził bez niczego. No i sama aparatura jest dużo wygodniejsza. Jak wiecie, telefon wsadzamy tutaj od góry. Zresztą mogę wam pokazać, gdyby ktoś nie widział. Tak, wsadzamy sobie telefon, można też tablet podłączyć, jak ktoś ma. Jak mówiłem, zanim padła mi bateria w aparacie, transmisja z tej aparatury do drona jest po prostu fenomenalna. Nie miałem żadnych problemów, żeby latać w mieście czy na pustkowie, to już wiadomo. Jak podaje producent, oczywiście zasięg jest 12 km, ale w Ameryce. U nas jest 6, co jest i tak już bez łeb, jeśli o nas chodzi tutaj w Polsce. No i co? No i to chyba tyle. A no i oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat tego drona, ale nie tylko. O filmowaniu, trochę o zdjęciach. W przyszłości mam jeszcze parę innych filmów na myśli, o możliwościach tego drona, także myślę, że to będzie dość ciekawy materiał. Jego tryby autonomiczne, co potrafi i tyle. Ja już się zwijam, bo zaczyna powoli padać, także trzymajcie się. Do następnego, cześć.